Hiszpania. Deportacja migrantów. Jest decyzja TK, werdykt hiszpańskiego TK. Deportacja nielegalnych imigrantów zgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii uznał za zgodne z ustawą zasadniczą tego kraju prawo władz do natychmiastowej deportacji nielegalnych imigrantów. Orzeczenie TK dotyczy tzw. ustawy o bezpieczeństwie obywatelskim. Zgodnie z orzeczeniem, o którym w piątek 20 listopada poinformowały służby prasowe TK w Madrycie, hiszpańska administracja ma prawo do uruchomienia procedury natychmiastowego przekazania nielegalnego imigranta państwu, z którego przedostał się on do Hiszpanii. Werdykt dotyczy pojedynczych osób i grup. TK wskazał w orzeczeniu, że podczas deportacji osób zatrzymanych krótko po wkroczeniu na terytorium Hiszpanii muszą zostać zachowane wszelkie procedury przewidziane w obowiązujących umowach międzynarodowych. Werdykt ten odnosi się zarówno do osób przybywających pojedynczo do hiszpańskich enklaw sąsiadujących z Marokiem, Ceuty i Medili, jak i do dużych grup imigrantów, którzy wspólnie podejmują próby wtargnięcia na te tereny. Nasilający się napływ migrantów. Hiszpańskie dzienniki El Mundo i ABC wskazują, że orzeczenie TK zbiega się z nasilającym się napływem nielegalnych imigrantów z Afryki na Wyspy Kanaryjskie, a także z ogromnymi problemami lokalnej administracji w zarządzaniu tą sytuacją. W piątek do stolicy Maroka, Rabatu, udał się szef MSW Hiszpanii Fernando Grande Marlaska, który zabiegał władz marokańskich o nasilenie kontroli wybrzeża tego kraju, z którego obecnie wypływa ku Wyspom Kanaryjskim większość łodzi z imigrantami. Media w Hiszpanii wskazują, że władze Maroka są pośrednio winne kryzysowi imigracyjnemu na Wyspach Kanaryjskich, gdyż poprzez bierność swojej policji morskiej pozwalają na masową migrację na archipelag. Wskazują też, że ponad połowę przybywających tam nielegalnie osób stanowią właśnie obywatele Maroka. Z szacunków autonomicznego rządu Wysp Kanaryjskich wynika, że od 1 stycznia do 16 listopada dotarło tam łącznie 18 tysięcy nielegalnych imigrantów, czyli o ponad 1000%. Więcej niż w całym 2019 rok. Aż 9 tysięcy nielegalnych przybyszów dotarło tam w ciągu minionych 4 tygodni.